Dobry wszystkim. Kłania się dermatolog MGR. Znowu sprzątanie. Znowu ogarnianie. Robienie różnych ciekawych rzeczy. Sobota, weekend. A i takie tam dzikie węże. Trochę zaspany jestem do dzisiejszego odcinka, bo czekał tutaj przed wjazdem kumpel na mnie, który chciał pożyczyć ode mnie narzędzia. Umawialiśmy się na 13, a zgięło mnie do spania po 11 jakoś, bo nie wypiłem jeszcze porannej kawy, zaraz wypiję. I czekał tutaj dosyć długo na mnie przy wjeździe. Ja mówię: Konrad, dobra, to jeszcze tam postój trochę. Zaraz będę, to ci pożyczę wszystkie narzędzia, które chciałeś. I tyle. Słuchajcie, panie, panowie, kryzys wieku średniego chyba MGR-a dopada, ale chyba nie wydaje mi się i tak się też nie będę tłumaczył. Zmieniło się życie zawodowe. Tak, jestem teraz już bezrobotny, ale tylko 2 dni, bo od poniedziałku już jestem w nowej firmie. Także 6 lat rozwożenia paczuszek. Paczuszek z różnymi przedmiotami, mogły być to części samochodowe, mogłyby to być retro sprzęty, mogłyby to być jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Także nagrywam tak na spontanie, bez przygotowania żadnego, bez wstępów żadnych ani nic, bo są pewne rzeczy w życiu, które można robić ciekawiej, inaczej niż tylko dawać się gnębić, za przeproszeniem, u innych, którzy wprowadzają swoje zasady, swoje zmiany, swoje dzikie węże, a na samym końcu i tak w praktyce wygląda to inaczej, bo ja wiem, jak wygląda tak naprawdę w praktyce. Czyli chodzi o to, że dostarczanie paczek, przesyłek, zawsze będzie takie samo, ale problem jest taki, że niektórym nie podobają się statystyki, w jaki sposób robisz, więc ja powiedziałem obecnemu szefowi tak: jeżeli ja, stary, nie wyrabiam na twoje statystyki, ciągle coś się nie zgadza i ciągle mi dzwonisz, że ciągle coś jest źle, a robota od lat jest taka sama, no to sorry, stary, ale musimy się pożegnać, bo ja nie będę wysłuchiwał codziennie, że robię coś źle, że robię coś nie tak, że powinienem tak, a to za powoli, a to za wolno i co chwilę coś jest źle, co chwilę, co chwilę. Przyszedł nowy szef i od razu rozpierdol był po całej linii. I dlatego ja powiedziałem wczoraj: dziękuję, do widzenia. Pierdolnęłem papiery na stół i zakończył się, kurwa, festiwal. I tyle. Ale już nakręciłem sobie nowy temat, jak mówiłem przed chwilą, nowa robota, nowe ustawienia, nowe perspektywy, można tak powiedzieć. Brutalnie dokończony, no widzicie, no. Tak akurat było ganiania, nie było czasu na to, żeby móc robić tutaj przy nim. Dużo rzeczy jest pogarniane, no ale widzicie, efekty są takie, że trzeba założyć kolektor, pospinać kable i wyjeżdżać tak naprawdę. Ale okej, na spokojnie, z brutalem się nie śpieszę. Nie śpieszę się z niczym, bo pośpiech tylko przy takim samochodzie może wiele pogorszyć. No ale idzie mi żwawo trochę, jakby nie patrzeć. No i przyznaję się do tego. Co jeszcze? Nie wiem właściwie, czy się śmiać, czy płakać. Na komentarze, które zostawiliście pod postem na zakładce społeczności, parę osób musiałem zablokować, wyrzucić całkowicie w pizdu z tego kanału, bo powiem w taki sposób. Wszelakie jakieś rasistowskie komentarze pisane na moim kanale, że dobrze, że mi tego sprintera zajebali, bo należy się Niemcom za reparacje wojenne, no to powiem tak. Nie wiem, stary, do końca w ogóle, co piszesz, pisząc w ogóle takie rzeczy. Co w ogóle, co się w twojej głowie uroiło, pisząc takie rzeczy, ale ja ci może powiem krótko tak. Wydaje mi się, że masz w życiu jeszcze ciężkie zabawki i ktoś ci ewidentnie powinien pomóc z tym, wiesz? Bo ciężkie zabawki i oglądanie w nocy horrorów sprawia właśnie, że takie a nie inne rzeczy piszesz, bo nie masz pojęcia tak naprawdę, o czym piszesz. Kurwa mać!
dlatego już nie wdawałem się nawet w dyskusję z takimi ludźmi, tylko od razu ich odprawiłem i dziękuję, do widzenia. I już, bo jeżeli mamy rozliczać za różne jakieś grzechy innych ludzi sprzed 100, 200, 1000, a nawet miliona lat, to może zróbmy tak. To może zacznijmy od Adama i Ewy, że zjedli zakazany owoc i się sprzeciwili Panu Bogu. I przez to umieramy. Coś takiego. Bo grzech wyszedł na wszystkich. Jak grzech wszedł na świat? Właśnie przez Adama i Ewę. Ale o nich jakoś nikt nie wspomina. Jakieś tam te biblijne jakieś tam opowiastki. No nie, to nie są biblijne opowiastki, bo od nich się wszystko zaczęło. Przez nich umieramy. A potem już szło to dalej do przodu, tak? Choć niektórzy myślą i wierzą w to, że człowiek wyszedł z jaskini albo zszedł z drzewa i dorastał, powiedzmy, od małpy, czy od skunksa, czy od jeszcze innych wcieleń kiedyś. I tak, w taką ewolucję wierzą, co niektórzy. To mi się pozostaje tylko pośmiać z ludzi, którzy w takie rzeczy wierzą, tak? Nieważne. Dobra, Sprinter się nie znalazł. Sprawa załatwiona, wyjaśniona. Ej, gdzieś Smurfy go ukradli. Nie, papa Smurf go... Nie, czekaj, nie. Jakby to powiedzieć? Rysio z klanu go zajebał. O, Rysio z klanu. No, i porobiło się. Porobiło się trochę. Wesołe jest życie. Tak jak wesołe jest to, co się dzieje tu w garażu. No. Jest jak jest. Czasu nie będę miał dalej wiele, ponieważ od poniedziałku nowa branża, nowe zasady, nowe perspektywy, nowe ustawienia, nowe wszystko. Jeśli chodzi o garaż i o tutaj zabawę na moim kanale, wszystko zostaje po staremu. Nic nie jest, powiedzmy, w jakiś sposób zakończone czy coś. Nic z tych rzeczy, wszystko będzie dalej w stabilizacji jak trzeba. Ale widzicie, jako kurier, powiem wam, przez tyle lat robotę to z dnia na dzień znalazłem. Z dnia na dzień, bo jeżdżąc po tylu ludziach, znając tylu ludzi, tyle firm, tyle wszystkiego, to w niektórych firmach wiem, że przyjęć nie ma, ale jak z nimi zagadałem, z paroma szefami, to oni powiedzieli, że ciebie akurat weźmiemy z miejsca. Także idźcie na kuriera i poznawajcie mnóstwo ludzi. Wychodźcie do ludzi, wychodźcie do ludzi i może się to opłacić, naprawdę. I wiem, co mówię. Stoję sobie tutaj koło Passata Tadzika i zobaczcie, co sobie robię. Między innymi sprzątam troszeczkę silnik. Gdzieś tu miałem tą szczotkę, teraz nie wiem, gdzie jest, bo zobaczcie, na silniku jest taki osad. I tutaj już trochę wyszlifowałem, żeby to było ładnie, wszystko się świeciło. Tutaj chcę sobie zrobić ładnie z tym porządeczek, z tymi przewodami. I drugi problem, słuchajcie, jaki mam, to już wiem, co się dzieje z pompą wtryskową, bo ja pompę wtryskową tutaj czyściłem i okazuje się, że wyciek mam tutaj spod tej śrubki. O, spod tej śrubki. Trzeba będzie to odkręcić najwyżej, tą śrubkę. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Trochę tam silikonu zapodamy, uszczelniacza i mam nadzieję, że ucieknąć nie będzie. Trzeba będzie wtedy troszeczkę pojeździć, poobserwować. No i ogólnie sobie robię tutaj taki malutki porządeczek przy tym silniku. Zaraz go poodkurzam, wyczyszczę ładnie, nasmaruję. I takie sobie robię rzeczy. Kolejną rzecz, jaka jest, to muszę, panowie, ściągnąć koło. Koło muszę ściągnąć, bo coś mi tam piszczy. Takie bi-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 bi. Te piszczenie polega na tym, może nie tyle jak pszczółka, jak przed chwilą zaśpiewałem, tylko bardziej takie jakby jakby metale się ocierało o siebie, nie? Ale to tak delikatnie, nie tak fest zgrzyta, tylko tak delikatnie, nie? Trzeba podnieść, zobaczyć, co się tu dzieje. No i takie są rzeczy, takie są systemy, między innymi niezatapialne, które są do zrobienia. I też, panie, panowie, pora odświeżyć tutaj nasze zabaweczki od sklepu Arkotech, który cały czas nas wspiera. Wspiera również oczywiście moich widzów, dla których Arkotech udziela cały czas rabat w postaci 20% zniżek na wszystkie zabawki w sklepie, jakie macie. I pamiętajcie, że rabat obowiązuje dla wszystkich.
Nie musisz tego kanału subskrybować, możesz ten kanał nie lubić najbardziej na całym YouTubie, to i tak dostaniesz zniżki na wszystkie zabaweczki. Dzisiaj zrobimy sobie kawę, bo tak jak mówię, na szybko wyszedłem z domu, żeby tutaj właśnie z Konradem załatwić sprawę. No i nie zdążyłem sobie kawy zrobić, ale będziemy robić już powoli dalej właśnie sobie różne rzeczy z naszych zabawek od sklepu Arkotech. Pamiętajcie, rabat cały czas obowiązuje. Kolejna rzecz, panowie. Słuchajcie, mamy problem z Brutalem. Teraz mi się przypomniało, nie powiedziałem wam na początku, ale to tak czy inaczej chciałem o tym powiedzieć. Bo zobaczcie, tu z tego miejsca wyciągłem uszczelkę. O, tutaj została wyciągnięta uszczelka z tego miejsca. O, proszę, proszę ja was. I tutaj w któryś z tych otworów tam wlatuje płyn. I muszę ten płyn wypompować, bo tam mi, słuchajcie, wpadła taka oto podobna właśnie nakrętka. Nie, nie nakrętka, co to jest? Co to jest? Gwóźdź wkręcający. Jakoś tak. Albo mi tu wpadł, albo mi tu wpadł przy właśnie wyciąganiu tej uszczelki, bo ja tutaj nakręciłem tego gwoździa na tą uszczelkę, żeby ją wydostać. I mam ją nową tutaj na miejscu. O, w tym. Tą udało mi się wyciągnąć, ale tej nie dostanę jako nowej. Jeszcze nie byłem w ASO. Zbadam temat w ASO, czy dostanę w ogóle tą nową. Tu założymy i wtedy będzie można składać dalej. Więc dajcie mi jeszcze fory. Muszę kupić ten na takiej lince magnes i wpuścić ten magnes tam do środka i wydostać tą właśnie wkręt, to nie jest ten, tylko to się wkręt nazywa po polsku. Sorry, ale tracę chyba czasami od czasu do czasu polską mowę przez ten język tutaj, niektórym się nie chce słuchać i nie mogą słuchać nawet. No przykro mi, stary, ale taki jest język tego kraju. Tak samo inni mogą powiedzieć, że nie mogą słuchać polskiego, tak? To co im odpowiesz? No właśnie. Odpowiedz sobie sam na pytanie, nieważne. I wtedy jak to zrobimy, wyciągniemy tamto, no to już będzie akurat moment na to dobry, żeby móc dalej sobie składać na spokojnie. Dobra, tyle jeśli chodzi o Brutala, także muszę kupić tą linkę z tym magnesem i wyciągnąć tamte rzeczy. Posprzątam sobie tutaj zaraz dalej i jeszcze, właśnie gdzie ja położyłem kurde tą tutaj? O, kalimba deputa. Taki komp znalazłem na wystawce. Zaraz go przetestujemy. Może tam będą jakieś ciekawe rzeczy, bo dysk twardy jest w środku, więc dysku nie zajebali. Nie wiem, może się nagrywali, jak się, nie wiem, szturchali pod prysznicem i nagrywali i zostawili na dysku i zapomnieli usunąć. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Gdzieś tu miałem tą szczotkę do szorowania tego silnika. Teraz sobie fajnie wyczyściliśmy też ekspres. Ten taki prostszy oczywiście, bo ten, który mam, ten zaawansowany, no to mam go w domu. A tutaj trzeba było trochę właśnie między innymi ściągnąć tego brudu, który się tutaj nazbierał na dnie. To był bardzo łatwy demontaż. Jak macie takie ekspresy właśnie z naszego sklepu Arkotech, to te dwa zawiasy, one idą tutaj w te otwory, wystarczy te po prostu tutaj, można powiedzieć, ten plastik tak ciut wykrzywić, no coś jakby powiedzmy w taki sposób i te zawiasy wyjdą spokojnie, wtedy będzie można tą pompkę wyciągnąć tutaj z tych dwóch uchwytów, o między innymi tak, wyciągnąć tutaj właśnie rurkę, przez którą idzie woda i wyczyścić sobie tutaj te dno całe, tak, bo od tego zależy, żebyśmy mieli właśnie dobrą kawę i żeby nie napić się z kurzem, tak, więc musiałem ten ekspres troszkę odświeżyć, no i zrobimy sobie porządnego kawa, bo kurde, zaraz chyba znowu drugi raz zasnę. Normalnie jest pięknie miejscami w życiu, ale powiem tylko tak krótko na temat, że Każdy ma swoje ambicje i tyle. Prosta sprawa. I już czas na nowe horyzonty, że tak powiem. Kurde, łyżki nie mam, będę musiał tak nasypać. Tak na oko powiedzmy. Dobra, chyba tyle starczy, bo i tak całej nie wypiję, ale najwyżej będę sobie później dolewał. No i okej, dobra, to mamy. Okej, nie jest poniżej minimum, bo może się ekspres uszkodzić.
Pierwsza kawa o 15 godzinie. O, i taka mała, można powiedzieć, retrospekcja dzisiaj moich sprzętów właśnie z naszego sklepu Arkotech. I służą naprawdę fajnie i są naprawdę zajebistej jakości. Kawy poproszę. Dobrze jest akurat na kubek i jeszcze będzie na jednego ostatniego łyka. No jednak okej, okay. Jednak nie nasypałem za dużo, ani też za mało. Muszę telefon dać do ładowania, słuchajcie, bo mi się wyczerpuje. A ten komp z wystawki, co tutaj jest, to coś nie działa. Nie wiem, o co chodzi, nie mam pojęcia. Daję na guzik. I jakby prądu w ogóle nie miał zasilać, może zasilacz jest zwalnięty. Chce mi się to robić? Chyba nie wiem. Chyba nie. Bardziej mi się chce Passata tutaj robić tadzika, bo w nim trochę tutaj jest do zrobienia. Między innymi odkurzyć go trzeba. Bo kurde, te wszystkie samochody teraz w tym pyle, rzepak zaczyna pylić, wiecie? No już nie, jeszcze nie pyli, ale jak zacznie już właśnie dorastać, choć już prawie dorasta, no to będzie jazda na całym mieście. Będzie nam pyliło na prania, które mamy na balkonach, będzie nam pyliło na samochody, będzie nam pyliło wszędzie. No, także lepiej sobie wymienić chyba filtry powietrza profilaktycznie raz w roku, chociażby ze względu na rzepak. Dobry pomysł czy niedobry? Napiszcie w komentarzu. A ja ładuję baterię, bo mi zaraz kurde padnie.